Tak, kolejna partia. Rybacz. Jedziemy. No, Poland gra. Myślę, że właśnie takie ustawienie królewsko-indyjskie jest fajne. Albo można przejść wtedy do Sycyla, czy czegokolwiek takiego, ale. Czy to nie wygląda ładnie, takie E5 tutaj? Wygląda jak to jego E3 było trochę stratą czasu. Bo i tak mógł to zagrać w głównym wariancie. Czy F5 nam czymś grozi? Może zbije? Jak to się już grać? Dobra, spokojnie, bierze E8, konie 5, takie ruchy. Jakieś wymiany zaraz będą. Zaraz zaatakujemy na czarnych polach. Jakie kulturalne szachy zagramy tym razem. H6. Dama D7 można zagrać nawet. Czy ja chcę go gonić, czy ja nie chcę go gonić. Dobra, zdobędziemy sobie jakieś czarne pola tutaj. Koń G6 zagram. O, patrzcie. Koń G6 i mam jakieś czarne pola. Wydaje się, ok. Koń H5 chyba mogę zagrać. Nawet po biciu mam atak na gońca. Więc tutaj wskakuję koniem zaraz. To już wygląda ładnie. Hops. Chyba, że drugim mogłem. To też wchodzą jakieś bicie gdzieś, czy ruchy skoczkiem. Okej, spoko. Całkiem przyjaźnie. Chcemy złapać gońca? Nie bardzo. A gdzie on idzie na C4? Chcę go na C5 zagrać. Dama E7, spokojnie. Zobaczmy, gdzie gościu chce się rozwijać. A tak. No, to jest dobry ruch. Oj, nie popatrzyłem na to. Spróbujmy zdobyć białe pola przez wymianę hetmanów. Nawet w końcówce ten skoczek jest fajny. Te z końcówki powinny być ok. A jeżeli nie, to jakieś białe pola zdobędziemy przy okazji. O, tu wskakuje nam na G5. Możliwe, na G2 możliwość. Z tym skoczkiem jest to na H3 fajne pole. I pewnie tutaj jakieś straszne rzeczy wejdą zaraz. O, proszę bardzo. I niestety to nie jest to, co miałem na myśli. O, kolejna mała wpadka. Czy rozwinąć ty gońca? Chyba mogę. Albo i nie mogę. Bijemy. Jak jesteśmy? Dwa piony. Nie bardzo może bić, a ja będę mógł przepchnąć. Okej. Ma sens, wieże dobre będą. Pionki na czarnych polach, królem podejdę, wieżami przeatakuję. Wydaje się sensowna pozycja. Wieża jakaś tutaj. Może się uda położyć. Nie uda się, ale spoko. Podskoczę sobie królem. Problem. Okej, teraz na drugą stronę wieżą przeskoczę.
Cesarz można jakoś poświęcać teraz. Okej. Kreślimy gońcowi. I pchamy. O, takie pchanie jest fajne zawsze. Tylko pamiętać trzeba, żeby piony były na czarnych polach, więc tego trzeba przetransportować na białe. Hop. Żebym tu goniec na E3 nie stanął. Super. Teraz królem na H4. G3 zagramy zaraz. Tutaj wzmocnimy piona. Jeszcze drugą wieżą wzmocnimy. Ale nie chcę. Wygraliśmy. Teraz chodzilibyśmy tutaj na ładne pola, jakoś więcej, super. Zagrajmy jeszcze raz z gościem.